Cześć, tu Ernest! Dzisiaj o 15 do gry wchodzą kolejne wyzwania. Tym razem to będzie tydzień wyzwań okresowych o nazwie Gotyk. Oraz nowa misja nieokresowa, Burzo Ścigacze. W tym filmiku powiem wam co i jak, ale zanim do tego przejdziemy to... Jeśli zostawicie łapkę w górę w ciągu 7 sekund, to też nic się nie stanie. Ale zbliżamy się do 300 tysięcy subów i będę wam bardzo wdzięczny za waszą pomoc. Zacznijmy od misji nieokresowej, a dokładniej od Burzo Ścigaczy. Za zadanie podczas trwania tej misji będziemy mieli m.in. odzyskać zdrowie burzy. Do tego wyzwania polecono pożankę. W naparzance trudno jest nie znaleźć mnóstwo leczenia. Myślę, że z burzą też nie będzie problemu. Następne wyzwanie rozkazuje nam ukończyć okrążenie na torze wyścigowym. Obecnie na mapie są trzy różne tory wyścigowe, ale tor, który znajduje się na zimowym terenie, ignoruje, ponieważ już tam nie ma kulejazdów. Inny tor jest na pustynnym terenie. Wystarczy stanąć na pozycji startowej w pojeździe lub pieszo. Lepiej z pojazdem oczywiście. Zanim wystartujecie, to koniecznie odczekajcie te 15 sekund. Inaczej nie pokażą wam się kręgi, przez które trzeba przyjechać. Bez nich nie wykonacie poprawnie okrążenia. Trzeci tor jest w dokładnie tym oto miejscu i to jest chyba najłatwiejszy tor. Jest na odludziu, a przy okazji jest chyba najkrótszy i najłatwiejszy. Wybór należy do was. Kolejne wyzwanie polega na przeżyciu 10 faz burzy. Do tego wyzwania polecam zwykłe solo, duo lub oddziały, ponieważ w tych trybach mija najwięcej faz burzy. Jako jedna faza burzy zalicza się zamknięcie burzy. W tym dokładnie momencie, gdy burza zamyka kolejną strefę, przeżyliście właśnie fazę burzy. W jednym zwykłym i dobrym meczu można przeżyć nawet 9 takich stref. Następne wyzwanie zleca nam odwiedzić środek kręgu burzy. To wyzwanie samo w sobie jest proste. Problemem mogą być tylko inni gracze. Aby odwiedzić centrum kręgu burzy, musicie poczekać, aż pojawi się pierwsza strefa. W środku tej strefy pojawi się iskierka, którą trzeba odwiedzić. To, gdzie ta iskierka będzie, zależy tylko i wyłącznie od tego, jaka będzie strefa. I sami musicie ustalić, gdzie jest środek obecnej strefy. Dźwięk w tym bardzo pomaga, ponieważ ta iskierka wydaje głośny dźwięk burzy. Jak wiecie, w środku bezpiecznej strefy nie ma burzy, więc no. Piąty cel tej misji wysyła nas na trzy różne miejsca. Będziemy musieli wylądować na takim szczycie, to chyba jasne, na wulkanie, wulkan chyba też jest oczywisty, oraz na szczycie wzgórza z kręgiem drzew. To już niekoniecznie jest tak oczywiste jak reszta. Ten szczyt jest w dokładnie tym miejscu. Następne wyzwanie brzmi ukończ czasówkę na wschód od przyjemnego parku lub na południowy zachód od słonych strzech. To wyzwanie polega na tym, że w dwóch dokładnych lokacjach, które wam przedstawię, pojawią się takie oto hologramy stoperów. Trzeba będzie ich użyć. Po użyciu ich aktywuje się mini tor, który będzie trzeba ukończyć na czas. A więc, stoper obok przyjemnego parku pojawi się w dokładnie tym miejscu. Zanim go użyjecie, to polecam wsiąść na deskolotkę. Jeśli jakaś obok jest, bez niej może być trochę ciężko ukończyć to wyzwanie. Stoper na zachód od słonych strzech za to będzie w dokładnie tym miejscu. Obok niego też występują deskolotki, które ponownie polecam wziąć. Wystarczy ukończyć jedną z tych czasówek, aby wykonać to wyzwanie. Wybór należy do was. Ostatnie wyzwanie zwykłej edycji tej misji rozkazuje nam zatańczyć przy trzech różnych teleskopach. Te lokacje przydadzą wam się także w prestiżu tej misji, więc pokażę je tylko raz. Prestiżowa wersja tego wyzwania będzie różniła się tym, że będzie trzeba zatańczyć przy dwóch różnych teleskopach w jednym meczu. Jeden teleskop stoi na tej górce przy stęchłym składzie. Inny teleskop jest niedaleko, na tej zimowej górce przy rzece. Na zimowym terenie jest jeszcze teleskop na srogim szczycie, przy Tyrolce w tym miejscu. Jeszcze inny jest tutaj na górce z toaletą. To chyba najlepsze dwa miejsca na wykonanie tego wyzwania w jednym meczu, gdyż odblokujecie prestiż. Na przeciwnej, jeszcze innej zimowej kurce także jest teleskop. Na pustynnym terenie za to jeden teleskop jest tutaj, na południe od więzienia. Teraz przechodzimy do prestiżu tej misji. Pierwsze wyzwanie rozkazuje nam zadać obrażenia przeciwnikowi w burzy. Wystarczy tylko zadać obrażenia, jakiekolwiek. Jeśli macie problem z tym wyzwaniem, to polecam naparzankę. W naparzance możecie ustawić się w strefie po stronie przeciwnika. Gdy zacznie zamykać się strefa, wypatrujcie przeciwników w burzy. Kolejne wyzwanie jest idealne na naparzankę, ponieważ polega na zadaniu 100 punktów obrażeń przeciwnikom lecącym na lotni. W naparzance jest ponowne otwieranie lotni, a do tego jest odradzanie. Ustawcie się w strefie i celujcie w przeciwników, którzy się odrodzili. Trzecie wyzwanie też jest bardzo łatwe do wykonania na naparzance. Trzeba zadać 500 punktów obrażeń przeciwnikom po zamknięciu się pierwszego kręgu, czyli strefy. Pierwszy krąg w naparzance zamyka się w ciągu kilkunastu sekund.
wystarczy jeden mecz w naparzance. Czwarte wyzwanie musicie już zrobić w klasycznym trybie. Będzie trzeba odwiedzić środek kręgów burzy, czyli strefy, 3 razy w ciągu jednego meczu. W naparzance chyba nie ma 3 różnych stref, więc musicie, jak już mówiłem, zrobić to w zwykłym meczu, gdzie jest już więcej stref. Kolejne wyzwanie zleca nam zadać przeciwnikowi obrażenia od upadku. Aby takie obrażenia zadać, musicie komuś skolapsować jego budowlę, aby następnie po upadku dostał jakiekolwiek obrażenia. Wystarczy nawet jeden punkt. Do tego już nie polecam naparzanki, ponieważ w naparzance każdy ma ponowne otwieranie lotni. Dlatego do tego wyzwania także polecam zwykłe tryby. Solo, duo lub oddziały. Już 6. wyzwanie prestiżu wysyła nas na kolejną czasówkę. Tym razem do wyboru mamy czasówkę na północ od Pogód Pomyślności lub na wschód od Błotnego Brzegu. Czasówkę na wschód od Błotnego Brzegu znajdziecie w dokładnie tym miejscu. I tak samo tutaj trzeba będzie ukończyć tor na czas. Do tego wyzwania przyda wam się deska. I deskę przy Błotnym Brzegu znajdziecie na tej górce wyczynowej, którą pewnie pamiętacie z innego wyzwania w tej misji. Czasówka na północ od Pagód za to będzie w dokładnie tym miejscu. Deskolotki do tego wyzwania mogą być w dokładnie tym budynku. Powodzenia! Ostatnie prestiżowe wyzwanie polega na zatańczeniu przy 2 różnych teleskopach w jednym meczu. Najlepsze 2 lokacje do tego wyzwania już pokazałem wam w dokładnie tej minucie filmu. A teraz sekretna gwiazdka. Za wyzwanie okresowe w tym tygodniu będzie taki oto ekran wczytywania. Na dokładnie tym posągu jest wyryta sekretna lokacja gwiazdki. Po odblokowaniu tego ekranu wczytywania, w dokładnie tym miejscu na mapie, pojawi się wam sekretna gwiazdka do zebrania. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.